Cześć, witam was bardzo serdecznie. Pierwsza kolejka fantasy Premier League za nami, dla mnie zakończona naprawdę genialnie, bo zdobyłem w niej 106 punktów. Jestem na miejscu 122 k na świecie, także jestem z mojej drużyny bardzo zadowolony. W ogóle, to dużo osób w tej pierwszej kolejce zdobyło powyżej 100 punktów, bo Salah i Bruno. Dużo osób tych miało zawodników zdobyli 54 punkty. Dzisiaj jak nagrywam ten odcinek mamy piątek, ale spokojnie, nie musicie się śpieszyć, ponieważ druga kolejka startuje jutro. O godzinie 12 jest deadline, także macie jeszcze sporo czasu. Jeżeli chodzi o mój skład, to w piłce, że jest taka zasada, że zwycięskiej drużyny się nie zmienia, także prawdopodobnie nie będę robił żadnego transferu, chociaż oczywiście kusi, bo. Jutro Manchester City gra z Norwich u siebie, e, będą się chcieli na pewno odkuć po wpadce w pierwszej kolejce. Także pewnie wygrają 4 do 0, ale oczywiście w City są rotacje, wiecie. Pep Guardiola i te sprawy, także nie wiadomo kto będzie grał. Jeżeli chodzi o FPL-a na moim kanale, to będę chciał nagrywać przed każdą kolejką takie krótkie 5-minutowe odcinki, w których będę wam pokazywał, jak poszło mi w poprzedniej kolejce. Będę chciał pokazywać sytuację w mojej lidze. Tam są nagrody, ale za chwilkę do tego przejdę. No i będę chciał robić dziką kartę na daną kolejkę, ale na drugą kolejkę wyjątkowo jej nie będzie, bo pierwsza kolejka to zbyt mało, żeby na razie robić dziką kartę. Według mnie także dopiero za tydzień to będzie. Przejdę teraz do mojej ligi. W ogóle to mogę Wam powiedzieć, że. Yy, polecam Wam również podcasty Między innymi chłopaków przede wszystkim Z kanału Angry Transfers Którzy nagrywają podcast Przed każdą kolejką, dwie godziny prawie Także jak kogoś Was yy, Interesuje Ta Liga Angielska to naprawdę można się Dużo yy, dowiedzieć Przejdę teraz do mojej Ligi Orły Adriana Ta Liga była do tej pory Zamknięta yy, Po pierwszej kolejce Natomiast wiem, że jest sporo osób Które się spóźniło i mogą jeszcze chcieć dołączyć. Także ta liga była zamknięta. Teraz oficjalnie ją otwieram, ale tylko na chwilę. Do jutra, do godziny 12.00, jest oficjalne zamknięcie mojej ligi. Już nie będzie się na pewno dało dołączyć. Także tutaj macie koda H83IEI. Także wbijajcie, bo myślę, że warto. Są nagrody. Dla top 3 najlepszych osób, dla zwycięzcy jest 150 zł do wygrania. Będą też jakieś profity dla top 10 najlepszych osób na koniec, ale o tym powiem Wam za jakiś czas. Też będą nagrody dla najlepszego menadżera miesiąca. Dla zwycięzcy klasyfikacji w sierpniu będzie 20 zł. Także myślę, że warto. Nadal macie szansę, żeby coś wygrać. Także H8 czy IEI, wbijajcie. Czas jest do jutra, do 12. Pokażę Wam, może sytuację w mojej zy, Bo po pierwszej kolejce liderem jest Drużna Pierścienia, Marcina Owczarka, który zdobył 119 punktów w ogóle. W pierwszej kolejce triple kapitan na Salachu. Trzeba mieć naprawdę jaja ze stali, żeby w pierwszej kolejce już triple kapitana użyć. Marcin po pierwszej kolejce jest na miejscu: 5132 na świecie. Szacun. Ja bym chciał. Tyle być na koniec sezonu? Marzenie. No zobaczymy, może się uda. W ogóle tak z ciekawości zobaczymy. No, Marcin jest na 54. pozycji, jeżeli chodzi o Polskę. To jest najlepszy gracz w mojej lidze, póki co. Natomiast liderem jest Alan Michalski z 134 punkty. Też tryból kapitana użył, ale on na Bruno Fernandez'ie. Gratuluję na świecie w ogóle Alan jest na 88 miejscu jest to najlepszy Polak póki co po pierwszej kolejce tak z ciekawości zobaczymy overall, no najlepszy Polak jest 88, a tutaj w pierwszej kolejce jeden gościu 150 punktów zdobył, także no gratuluję to jest gościu z, z Irlandii tak z ciekawości zobaczymy z jakich krajów są ci liderzy Wally United jest z Nigerii na trzecim miejscu jest e, gość no z Anglii, akurat na czwartym miejscu jest e, chłop z, z Malezji, Malezja to jest chyba, tak? Czy mi się pomyliło? Nie, no, Malezja chyba, tak mi się zdaje. Tam w Azji takie państwo i na piątym miejscu jest e, Ibrahim Abdullah, się nazywa z Arabii Saudyjskiej. Także jak możecie zobaczyć, w Fantasy Premier League krają no, ludzie z całego świata. No, najlepsza gra Fantasy ze wszystkich, także to nikogo oczywiście nie widzi wy, także jeszcze raz was serdecznie zapraszam do mojej ligi Orły Adriana tutaj macie kodzik, także jutro godzina 12, oficjalne zamknięcie, także jakby ktoś chciał jeszcze powalczyć o jakieś nagrody, to bijajcie, bo myślę, że warto a to dużo yy, nie kosztuje założenie swojej drużyny trzymajcie się, cześć